Witam Was serdecznie na Skarbcu Króla. W dzisiejszym odcinku pokażę malutkie, ale bardzo piękne i estetycznie wykonane monety, które można nabyć w stosunkowo niewielkich kwotach. Wahają się ceny na takie monety głównie od 30 zł tam i wyżej, mniej więcej do 150 zł. Czasami mogą i więcej wartować, jeżeli to rzadkie tam roczniki lub rzadko spotykane w latce. Mnie te monety kiedyś zainspirowały tym, że niby monety węgierskie, nazywane denary węgierskie, tak, ale okazuje się, że dwóch latców powiązanych z Polską wybijano takie monety. I nazywają się te latcy Władysław II Jagiellończyk, a także Ludwik II Jagiellończyk. I to mnie bardzo zainspirowało, że takie tanie monety można nabyć i będą te monety powiązane z Polską, niezaprzeczalnie powiązane z Polską i kosztują bardzo tanio. A więc do czego nie zbierać takie monety? Więc można. No i zacząłem szukać takich monet na różnych aukcjach internetowych. No i kupiłem kilka monet, głównie Władysława II Jagiellończyka zbierałem. I także pokażę Wam i innych władców. Jak te monety wyglądają? Monety wyglądały zawsze mniej więcej tak samo. Na awersie była Madonna z Dzieciątkiem, czyli Matka Boska z Dzieciątkiem. Po bokach była literki dwie różne, które oznaczały lub mennicę, lub osobę odpowiadalną za wybicie takiej monety. Matka Boska była w koronie, głównie w koronie, a zdarzała się także Matka Boska bez korony. Napis w otoku zawsze był taki sam, tylko różniło się liternictwem. Zwłaszcza ten napis po lewej stronie. Patrona Ungarii, czyli patronka Królestwa Węgier, bo w tamtym czasie Węgry to były królestwem. Różnią się te napisy Ungarii. Mogą być napisy Hungaria, Ungaria, Ungarii AE. I takiego typu rzeczy. Także zdarzają się różne takie elementy ozdobne między napisami. Tam mogą być rozetki, mogą być kropki, mogą być jeszcze coś podobnego do tego, co tutaj widzimy. Dana moneta nieczyszczona. W ogóle pokazuję Państwu nieczyszczone monety, żebyście nie mówili, że ja to wszystko czyszczę, każdą monetę. Nie, nie czyszczę. Zostawiam tak, jak jest. W centralnej części na rewersie zawsze była tarcza, głównie pięciopolowa herbowa tarcza. I tutaj, jak widzimy, malutki orzeł w centralnej części i najprawdopodobniej to orzeł jagielloński. To moja wersja. Także widzimy tutaj podwójny krzyż Świętego Stefana, także widzimy tarczę Królestwa Węgier, trzy życiodajne rzeki, o których opowiadałem w odcinkach o talarach. Tutaj widzimy lwa, herb Królestwa Czech, a także herb prawdopodobnie Dalmacji, takie zwierzaki tam. Tutaj widzimy dwa, a takich ich naprawdę jest trzy. Jeden przykryty tą tarczą z orłem. No i na tej stronie zawsze podawano, często podawano datę wybicia. Tutaj widzimy rok 1516 i napis w otoku Władysławi R. Ungarii, czyli Władysław, król Węgier. Dość ciekawa napisowa moneta powiązana z Polską.
W ogóle jeszcze chciałem powiedzieć kilka słów o Władysławie II Jagiellończyku. W tamtych czasach także nazywano jego jako król dobrze, bo był to człowiek, który był taki bardzo miękki i zgadzał się na wszystko i dlatego dostał taki przydomek jako król dobrze. Był to królewicz polski, także król czeski od 1471 roku, a także król węgierski i chorwacki od 1490 roku. Był on synem króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, córki króla Niemiec, Czech i Węgier, Albrechta II Habsburga, czyli pół Habsburg, pół Jagiellończyk. Taka mieszana krew. No i tytułatura tego władcy była taka, jako król Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, Ramy, Serbii, Galicji, Lodomerii, Kumanii i Bułgarii oraz książę Śląska i Luksemburga, jak również margrabia Moraw i Lużyc. Został w 1470 roku wyznaczony na następcę tronu przez króla czeskiego Jerzego z Podiebradów w zamian za pomoc Polaków w walce z królem węgierskim, który był pretendentem do korony czeskiej i był nazywany w tamtym czasie Maciej Korwin. I był taki zacięty oponent do tronu czeskiego. Pod naciskiem stanów czeskich zawarto pokój w Brnie w 1478 roku, bo były zacięte walki między Maciejem Korwinem a Władysławem II Jagiellończykiem i zawarto pokój w Brnie w tym roku 1478. Na jego mocy obaj pretendenci mieli używać tytuł króla czeskiego, a Maciej Korwin jeszcze oprócz tego utrzymywał władzę w opanowanych prowincjach odebranych w Władysława II Jagiellończyka. W 1490 roku po śmierci Macieja Korwina poślubił on, Władysław II Jagiellończyk poślubił jego żonę i w tym samym roku doszło do powtórnej elekcji na Węgrzech i Władysława II Jagiellończyka i jego brata Jana Albrechta obrano na królów węgierskich. Ale i toczyła się w tamtym czasie zacięta walka między Albrechtem a Władysławem II Jagiellończykiem. I 2 lata ta walka się toczyła, aż póki nie zmarł król polski Kazimierz Jagiellończyk. I Jan Olbracht w tamtym czasie zostaje królem polskim i jakby rezygnuje z tronu czeskiego i daje spokój Władysławowi II Jagiellończyku. No i taka ciekawa historia. I tutaj mamy druga moneta. Zobaczcie sobie. Każda moneta faktycznie jest inna. Władcy Władysława zaraz pokażę wam. Tutaj mamy 16 rok. Faktycznie ostatni rok rządów tego władcy, bardzo rzadki denar moim zdaniem. Ja nigdy jeszcze nie spotkałem tego 16 roku. Tylko jeden egzemplarz był dostępny mi do zakupu i kupiłem taką monetę. Więcej nigdy nie spotkałem takiej monety, a już kilka lat interesują mnie te monety z ostatniego roku. I zobaczcie, jak pięknie wykonany. A tutaj też mamy na przykład Władysława
Tylko że widzimy w centralnej części też orzeł mamy, ale nie ma takiej ramki, ten herb centralny. Też pomimo to bardzo pięknie wykonane. Najprawdopodobniej został wybity taki denar jeszcze w pierwszych latach rządów tego władcy. Patrona Ungaria. Zaraz jeszcze pokażę Państwu. Jeszcze mamy. Jeszcze inny. Też Władysław II Jagiellończyk. Literki KH obok Matki Boskiej. Zobaczcie, jaka piękna moneta. Jest bardzo malutka moneta, jak z rozmiarem nawet mniejsza niż grosik współczesny. Też tutaj widzimy herb, który przypomina nam poprzednią monetę. Władysław Ungarii. I bez daty. Dalsza monetka. Też jeszcze inny orzeł. Literki KH. Tutaj Matka Boska taka jak podana jako młoda dziewczyna w koronie. Z kosą taką bardzo pięknie jest też niewykonana. Zaraz opowiem i pokażę kolejne wizerunki Matki Boskiej. A tutaj już Matka Boska już taka starsza pani. Też to mamy denar Władysława II Jagiellończyka i rok 1509. Orzeł w centralnej części w takiej ramce. Bardzo piękny. Leciutko gięta moneta. Jeszcze jedna. Ten to w ogóle przepiękny denar. Tutaj orzeł już taki z malutką, malutką głową. Ma duże skrzydła i ciekawe wykonane. Faktycznie 6 monet tego władcy i każda moneta jest inna. Ten denar bez daty, czyli wybity, najprawdopodobniej przed 1500 rokiem. Też liternictwo wskazuje na to, że ta moneta została wybita przed 1500 rokiem. Kto zbiera monety z tamtego okresu, ten wie, dość przypominają te litery. Litery na monetach Aleksandra Jagiellończyka, który też rządził w tamtym czasie. No i tak to jest. Także kolejne władcy i przed Władysławem, i po nim wybijały takie monety. I na przykład można rozpoznać, że to inny władca po tym, że w napisie na rewersie. Tutaj mamy monetę Maksymiliana II Habsburga. Max, dwójeczka rzymska, ro i s, au, g, hu, bo, r. Maksymilian II, tam, no i tytułatura idzie tam, i Bohemii, i Węgier, i innych krajów władca. I zobaczcie sobie, Matka Boska tutaj. To był Maksymilian II Habsburg. Ja ostatnio zbieram na potęgę takie monety habsburskie. Bardzo mi się podobają osobiście. Oprócz tego zbieram i polskie monety, ale o polskich monetach nagrywałem dużo odcinków. Troszeczkę chciałbym opowiedzieć i o monetach Habsburgów, a także o talarach i także będą odcinki poświęcone i polskim monetom. Także tutaj mamy monetę Rudolfa II Habsburga. Rud
napis u góry. Ród, czyli Rudolf II Habsburg. Ród i dwójeczka. Tak można identyfikować te monety. Daty nie ma na tej monecie. A nie jest. 1594 rok. Będzie w kolejnych odcinkach Rudolf II Habsburg w talerze. Pokażę Państwu bardzo piękny taler. Ta moneta, zobaczcie sobie, jak Matka Boska wygląda. Z takim nimbem. I dziecko też ma nimb. Literki jakie piękne. I ta moneta, komu należy? Zaraz my to przeczytamy. M. Matthias. Czyli Maciej Korwin. Także w centralnej części widzimy herb Macieja Korwina. Taki ptaszek. Oponent naszego królewicza Polski, Władysława II Jagiellończyka. Tutaj Maciej Korwin. I ten władca Węgier był na monetach. I ten był władca Węgier na monetach. Ciekawy fakt. I niezaprzeczalny fakt. Tak, dalej idziemy. Tutaj mamy. Matthias. Czyli Maciej Korwin. Tysiąc. A nie, to nie, ma, nie Maciej Korwin, a. Nie wiem, nie powiem kto. Może ktoś wie, Mat. Maksymilian chyba trzeci, 1617 rok. Zobaczcie sobie. Najprawdopodobniej Maksymilian trzeci musi być Habsburg. 1617 rok. Zobaczcie sobie, jaka piękna Matka Boska i dziecko. Patrona Hungarii. Tysiąc 556 rok. Ferdynand D.G.R.U.N.G. Czyli Ferdynand z Bożej Łaski, król Węgier. Tutaj widzimy takie utraty na obrzeżu monety. To no, normalne zjawisko, bo te monety bardzo cieniutkie i podczas obiegu czasu obijano tam krawędzie takich monet i można spotkać nierzadko takie monety w takich stanach. Tutaj zobaczcie sobie już tarcza dwupolowa i u góry korona i władca Maciasz II, chyba 1611 rok, też władca Węgier. Patrona Hungaria, taka Matka Boska. I tutaj malutanki herb, najprawdopodobniej, który oznacza w mynicy, gdzie została wybita dana moneta. Maksymilian II, 1577 rok. Ta moneta w słabym stanie. Rudolf II. Też Rudolf II. Jeszcze raz Rudolf II bez daty. Nie z datą. 1594 rok. Pod Madoną. Nie, 1601 rok. Data pod
Matką Boską, Udolu, Rudolf II, Habsburg i jeszcze jeden, Rudolf II, Habsburg. 1609 rok. Prosto napisano, 69 rok. Bardzo dziękuję, że jesteście na Skapcu. Ogromnie Wam dziękuję, że wspieracie mój kanał. Chciałbym też podziękować za wszystkie subskrypcje i zachęcić do tego, abyście wciąż subskrybowali mój kanał. Dziękuję za każdy kciuk w górę i przypominam Wam o dzwoneczku, który znowu przypomni o naszych nowych odcinkach. Gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to najprościej to zrobić przez skarbeckrolamalpa@gmail.com. Jest to moja skrzynka. Do zobaczenia na Skarbcu Króla.